wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Nikodem Dyzma, administrator dóbr w Koborowie, wyjeżdża do Warszawy. Szczęśliwy traf wyniósł go na obecne stanowisko. Kiedyś urzędnik prowincjonalnej poczty, bezrobotny. Znalazł zaproszenie na rządowy raut, poszedł. Zanim wyrzucą, zaspokoi głód, myślał. Na raucie dzięki przypadkowi zyskał możnych przyjaciół. Kunicki szybko zdecydował, przyjaciel ministrów może przydać się w interesach. Proponuje Dyzmie stanowisko administratora swych dóbr. Teraz wysyła Dyzmę do stolicy w sprawach wymagających interwencji ministra. W rozmowach z ministrem Dyzma przedkłada jako swój własny, zasłyszany od Kunickiego pomysł ratowania rolnictwa i kraju od krachu gospodarczego. Dyzma to tęga głowa, zaczynają o nim mówić. Oksfordczyk, znakomity ekonomista, szerzy się mit. Szkoda, że nie założyłaś sukni balowej. Kasiu. Co? Twoja uszczypliwość jest nie na miejscu. Więc po co się przebrałaś? Przebrałam się bez powodu. Po prostu tak dawno nie nosiłam tej sukni. Wiesz dobrze, że w niej wyglądasz ślicznie. Wiem. Wiem, wiem, wiem. Nino, przestań! Gardzę kobietami, które dla przypodobania się mężczyźni robią z siebie kokoty. Kasiu, Kasiu, obrażasz mnie. Może zaprzeczysz, że odkąd przyszła wiadomość, że przyjeżdża, twój nastrój się zmienił. A teraz stoisz w lustrze i mizrzysz się, żeby go oczarować. Tak. Tak, więc prawda, tak, właśnie. Masz rację, chcę go oczarować. Chcę mu się podobać jak najbardziej. To, że znalazłaś sobie obiekt. Tak, znalazł. Ordynarny brutal. Właśnie, właśnie brutal. To jest typ nowoczesnego mężczyzny. To jest silny człowiek, zwycięzca. Po cóż mi zawsze wymawiałaś, że jestem stuprocentową kobietą? Uwierzyłam ci teraz, kiedy spotkałam na swojej drodze stuprocentowego mężczyznę. Samca. Tak mówisz, więc dobrze, tak, samca. Samca, czyż ja nie jestem samicą? Hama! Pan Nikodem nie jest hanem. Dość miałam dowodów jego subtelności. To ja raczej powinnam litować się nad tobą, iż natura upośledziła cię tak, że nie jesteś w stanie odczuć elektryzującego działania tej najpiękniejszej siły, siły męskości. Jakoś łatwo rezygnujesz z kulturalnych pretensji. Kłamiesz, kłamiesz, świadomie kłamiesz. Sama przyznawałeś, że zenitem kultury są prawa natury. Co te frazesy? Powiedz po prostu, że chcesz mieć go w łóżku. Że trzęsiesz się z żądzy. Chodźcie! Chodźcie! Dyzma przyjechał! Nie macie pojęcia, z jakimi rezultatami. Słodny człowiek przeprowadził wszystko, co chciał.
Umyślnie prosiłem go, żeby poczekał na was z opowiadaniem. Co wam jest? Chodźcie, dajcie spokój. Wynoś się! Ależ... Wynoś się natychmiast! Co tam się stało? Pewnie panienka wyrzuciła jaśnie pana za drzwi. Jaka szkoda. Niech pan sobie wyobrazi, że żona ma ciężką migrenę i nie może zejść. Kasia nie chce biedactwa zostawić samej. Trudno. Pan zjemy bez damskiego towarzystwa. A wie pan, drogi panie Nikodemie, że to podniesie dochód Koborowa o 100 do 140 tysięcy rocznie? To znaczy, że zgodnie z naszą umową pańska tantiema wyniesie ponad 40 tysięcy rocznie. Nieźle, co? Opłaciło się panu? Niby tak. Jak to? Niby. Wydatki miałem duże. Bardzo duże. No, liczyłem, że i pensja mi się podniesie. No to dodam panu 500 zł. Czyli będzie równo okrągłe 3000. 3 to mało. 3,5. A to znowu nie będzie za dużo? Za dużo? A co pan sobie myślisz? Jeżeli dla pana 3,5 to za dużo, to 4. Zgadzam się. Tym chętniej, że szczęśliwy początek wróży szczęśliwe zakończenie sprawy. Tak to przecież zakończyliśmy. A sprawę kontyngentu drzewa, tak. Ale ja sobie pomyślałem, że panu przydałaby się tantiema wysokości 100, może nawet 150 tysięcy. Co? No. A jest na to sposób, to znaczy ściśle mówiąc, pan ma na to sposób. Ja? Panie kochany, panie Nikodemie, oczywiście to będzie wymagało trochę zachodu, starań. Czy pan ma jakieś stosunki w Ministerstwie Komunikacji? W komunikacji? No, znalazłoby się. Otóż to. Otóż to. Mógłby pan uzyskać większe dostawy podkładów kolejowych. A to jest dopiero interes. Na tym się robi pieniądze. Pan już robił na tym pieniądze. Pan myśli o tym procesie. Zaręczam panu, że wszystko było dęte. Wrogów nie trzeba siać. Dęte. I sąd musiał mnie uniewinnić. Miałem niezbite dowody w ręku. A pan sądzi, że to może nam przeszkodzić teraz w zdobyciu dostaw? Pomóc nie może. No ale da się zrobić. Co? No, w razie czego są przecież dokumenty, mam je w ręku. W razie jakichś zastrzeżeń mogę powtórnie udowodnić. A pan jest zmęczony. A i tak pan się wyśpi. I bardzo proszę, drogi panie Nikodemie, niech pan się zbyt nie trudzi. No, oczywiście będę wdzięczny, jeżeli pan swoim bacznym okiem rzuci tu i ówdzie. Zawsze co dwie głowy to nie jedna, ale ja dzięki Bogu czuję się zdrów i nie widzę powodu, żeby pana obarczać moją pracą. Niech pan odpoczywa i czuje się jak u siebie w domu. Dziękuję. A jakby pan miał czas i ochotę, niech pan się trochę zaopiekuje moimi paniami. Kasia tutaj jeździ konno, tam różne sporty uprawia, ale żona to się nudzi, biedactwo towarzystwa nie ma. I dzięki temu później migreny, melancholię. Także będę bardzo wdzięczny, jeżeli pan znajdzie trochę czasu i ochotę.
przeszkadzam panu. Że niby mnie, a co znowu? Zapomniałam o papierosach. Tak? A ja myślałem, że... Co pan myślał? Że ma pani jakiś interes. Owszem, mam. Chcę z panem porozmawiać rzeczowo. Jakie pan ma zamiary względem Niny? Ja? Proszę, niech pan się nie stara zbyć mnie wykrętami. Sądzę, że powinien pan po męsku i otwarcie postawić kwestię. Przecie nie zaprzeczy pan, że zabiegasz o jej względy. W jakim celu? Chyba nie łudzi się pan, że dla niego Nina porzuci swego męża. To, że durzy się w panu, to niczego nie przesądza. A skąd pani wie, że pani Nina się durzy? Mniejsza o to. Przyszłam tu, żeby dowiedzieć się, czy jest pan dżentelmenem, czy też człowiekiem zdolnym do wyzyskania słabości uczciwej kobiety i uczciwej żony. Uważałabym pana za łotra, gdyby pan, korzystając z sytuacji, zrobił z Niny swoją kochankę. Czego się pani mnie czepia? Czy ja wtrącam nos w cudze sprawy? Więc mam to rozumieć jako zapowiedź świństwa, do jakiego pan zmierza. Och, z jaką przyjemnością obiłabym pana na hajem po tej kwadratowej twarzy. Że co? Że kogo? Że mnie? Pana! Nie ruszy jej pan! Nie śmie pan jej ruszyć! Zostaw mnie pani w spokoju, a co pani? Będę robił, co będę chciał, rozumie pani? I pani tu nie ma nic do gadania. Gniewa pan się na mnie? Bardzo. Na pewno, że bardzo. Ale mnie pan nie wyprosi. Mogę usiąść? Późno jest, pora spać. Czy zawsze spędza nocy pan tak samotnie, tak cnotliwie? Na pewno tęskni pan za Warszawą, gdzie noce nie skazują mężczyzn na samotność. Ach, jak ja pana rozumiem. Co pani rozumie? Rozumiem, czemu pan bałamuci Ninę. Ja bałamucę. Ona też na mnie leci. Panie Nikodemie, rozumiem, że chce pan mieć tu kobietę. Ale nie rozumiem, dlaczego akurat Ninę. Czy ja się panu tak dalece nie podobam? Nie no, owszem. Podoba mi się pani. Dlaczego? Jestem od niej młodsza i wcale nie jestem od niej brzydsza. O! Niech pan patrzy. No, niech pan patrzy. A co? Ładna jestem. A może chce pan sprawdzić, jak delikatną mam skórę? Jak jędrne mięśnia? No, no! O, psia, krew! Niech pan nie puści! Niech pan nie puści! No, klasa z pani dziewucha. Dobrze było? Bydla! No, oni tu wszyscy fiksą dyrdą. No, mamy dzisiaj pogodę. Był pan łaskaw zauważyć to niezwykłe zjawisko. Takie piękne ubranie. Jaka szkoda. Ślicznie zrobione, z takim smakiem. Czy pan ma krawca w Londynie?
Nie, ja kupuję ubrania gotowe. Widzisz, dostałaś dobrą nauczkę od pana Nikodema. Mówiłam ci, że snobizm nie może leżeć w naturze pana, człowieka czynu. Pani zapomina, z kim ma do czynienia. Nic mnie to nie obchodzi, ale szachem perskim chyba pan nie jest. Czy nie cierpi pan na manię grandioza? Dosyć tego smarkata! Interesy, interesy i znowu ten tartak. Cóż tam słychać przy wielkim ołtarzu? Niby Warszawy? Ano, gadało się z Ulanickim, z Jaszuńskim o moim projekcie magazynowania zboża. Co pan mówi? No i co, jaki wynik? Sprawa na dobrej drodze? No tak, tak. Tylko panie... Tajemnica państwowa. A rozumiem. Żona, to potem mi pan opowie. Patrzcie państwo, co? No nie posiadam się z ciekawości. Nie szkodzi. Pani Nina nikomu nie powie. Mogę przy niej opowiedzieć. O czym? Nino, uważaj tylko, bo to tajemnica państwowa. Otóż pan Dyzma wraz z rządem przygotowuje plan uratowania kraju przed kryzysem gospodarczym. I to jest projekt pana Dyzmy, za który powinni go złocić. Genialne! Genialne! Jedno mamy tylko trudność. Mianowicie nie ma gdzie składować zakupionego zboża, a na budowanie nowych magazynów nie mamy forsy. To rzeczywiście... Przeszkoda. Ale, panie Nikodemie, co by pan sądził o takim wyjściu z sytuacji? Rząd skupuje zboże, ale pod warunkiem, że sprzedający zobowiązuje się je przechować. Mnie takie wyjście wydaje się zupełnie realne. Tak. Mówiliśmy i o tym. Można by i tak zrobić. Jaśnie pana proszą do telefonu. W nowym tartaku zerwała się transmisja i jest tam jakiś nieszczęśliwy wypadek. Co ty mówisz? Samochód! Prędko! Najmocniej przepraszam. Z pana jest wielki ekonomista. Studiował pan za granicą? Tak, w Oksfordzie. A w Oksfordzie, to może kolegował się pan tam z bratem moim, Jerzym Ponimirskim? Tak, znałem go. Dobry był kolega. No wie pan, jakie nieszczęście go spotkało? Nie. Prowadził niemożliwy tryb życia. Pił, hulał, awanturował się, wreszcie doszedł do obłędu. Biedny George. 2 lata w domu dla obłąkanych. No, trochę go podleczyli, ale o zupełnym wyleczeniu mowy nie ma. A wie pan, że George mieszka tu, w Koborowie? Tak. Tak. Mieszka w pawilonie, w parku, ze służbą i sanitariuszem. Nie widuje go pan tylko dlatego, że lekarze zalecili mu jak największy spokój i jak najmniej styczności z ludźmi. Lubiliście się wzajemnie? Owszem. Żyliśmy sobą w zgodzie. A może odwiedzimy go tam? Dzień dobry, George. No jak się miewasz? Poznajesz? Przyprowadziłam ci twojego dawnego znajomego z Oksfordu. Poznajesz go? Wybacz, ale zostaw nas samych. To zrozumiałe, że po tak
długim rozstaniu, po tylu latach mamy sobie wiele do powiedzenia, prawda? A może ty usiądziesz, a my się przejdziemy? Tak, oczywiście, kochani, tak. Tak, proszę. No jak, Brutusik? Jak ty się opiekujesz swoim pankiem? Nie drażnisz go za bardzo? Dlaczego ty konspirowałeś mnie przed nim? A może i ta szyja Krzypowski miał wszystkie mów? Nic nikomu nie powiedziałem. No, twoje szczęście. A skąd ona dowiedziała się o tym, że przedstawiłem pana ciotce Przełęskiej jako mojego kolegę z Oksfordu, co? No nie wiem. Mów, o tym Oksfordzie to samo jakoś tak wynikło z rozmowy. To ja i sam powiedziałem, że tam się uczyłem. Ale jestem tylko hochsztaplerem, ale i głupcem. Przecież pan ani słowa nie umie po angielsku. Nie umiem. No tak. A jak tam ciotka Przełęska i ten Krzepicki nie wyrzucili pana za drzwi? Zresztą nieważne, proszę mi wszystko opowiedzieć. Krótko, dokładnie i bez kłamstwa. A więc... Kasia złości się i na mnie. Na panią? Dlaczego? No może... Może dlatego, że czuję do pana sympatię. O, za chwilę stracę równowagę i spadnę. Boi się pani? Ciężka jestem? Nie, nie bardzo. Mógłby mnie pan tak długo nieść? Mógłbym. Długo i daleko. Wydaje mi się, że kobieta nie może być szczęśliwa, jeżeli nie ma kogoś, kto by ją nosił na rękach. Nie, nie, nie w przenośni, wprost, nosił na rękach. No, nie wszystkie kobiety. Te, którym tego nie trzeba do szczęścia, są nieco wynaturzone, pozbawione tego, co stanowi treść kobiecości. Na przykład Kasię. No dzisiaj przy śniadaniu to takie szpilki mi wkładała, że... I odciął się pan znakomicie. Pan umie kilkoma słowami osadzić adwersarza. To jest takie właśnie w pańskim stylu. Nie, nigdy nie spotkałam takiego mężczyzny jak pan. Konstrukcja pańskiego charakteru jest matematyczną konsekwencją. Monolitem. Na przykład pański sposób obcowania z kobietami. Fascynuje prostotą. No, jest może nieco... zbyt surowy, a nawet brutalny. Ale wyczuwa się pod tym głębię przemyśleń. O nie, panu nie ma nic z baroku. Trafnie pana określiłam? Owszem. Pan nie lubi mówić o sobie, prawda? Nie ma o czym. Księżyc gas, dulcynea. Jeszcze raz. Ślicznie tu, prawda? Owszem, nawet bardzo ładnie. Zdziwił pana mój list, który wysłałam do Warszawy? Nie, nawet bardzo ucieszył. Noszę go tu ciągle na sercu. Proszę nie zapomnieć, że jestem mężatką. Proszę to zniszczyć, bardzo proszę. Mowy nie ma. Ach, ja na ciebie... Przepraszam. Na pana czekałam, ja... Już teraz nigdy pana nie zapomnę. Nie potrafię żyć tym strasznym życiem. Nie potrafię żyć bez pana. Po co potrafisz? Nie mów tak. Ja nie zniosę roli żony zdradzającej starego męża. To ohyda. Nie kochasz go? Nienawidzę. No więc? O Boże, gdybym mogła zerwać te kajdany. A w czym trudność? Tylu ludzi rozchodzi się. Wiem, że jestem niska, głupia. Wiem, że potępisz mnie za to i będziesz miał rację, ale nie potrafię żyć bez atmosfery bogactwa, nie potrafię żyć bez zbytku. Gdybyś ty był bogaty,
Kto wie, może jeszcze będę bogaty. Oh. Wiem, jesteś silny, wspaniały. Wiem, że jeżeli sobie coś postanowisz, wszystko przeprowadzisz, prawda? Prawda. Wyrwij mnie stąd, wyrwij, błagam, ratuj mnie. Ninuś. Zostawić, to moje. Nie można grzeczniej. To podłość! Podłość! Pan jest nikczemny. Pan wtargnął do domu mego ojca, żeby uwieść jego żonę. Jeżeli pan się stąd nie wyniesie, i to zaraz, to przyrzekam, że przy najbliższej sposobności obiję pana harapem jak psa. Drwię sobie z pańskich stosunków. Możesz pan tym imponować ojcu, ale nie mnie. Radzę panu po dobremu. Wynoś się pan stąd. I to prędko! Kasiu, proszę wyjść. Proszę wyjść! Masz przejść do mojego gabinetu i tam na mnie poczekać. Co tu było? Co tu było? A to było, że pańska córka wyrzuciła mnie z pańskiego domu i zrugała mnie od ostatnich. Ja nie wiem, czego ona chce ode mnie. Nic mnie to nie obchodzi. Ale jeżeli mnie ktoś drzwiami wyrzuca, to ja oknem włazić nie będę. A na te pańskie kontyngenty i te podkłady kolejowe to może pan pogwizdać. Panie, bo ja nie, bardzo pana przepraszam za moją córkę. Niech pan o wszystkim zapomni. Kasia jeszcze dzisiaj wyjedzie za granicę. Czy to da panu wystarczającą satysfakcję? Satysfakcję. Ale co mnie nagada, to mnie nagada. Drogi panie Nikodemie, no, mówię panu, że jeszcze dziś wypędzę ją z domu. No. Zgoda. Zmieni się teraz, jak panienka Kasia wyjechała. Jaśnie pan to się ożenił z hrabianką chyba tylko po to, żeby córce zrobić przyjemność. Pani Nina co noc się na klucz przed nim zamyka. I to tak od samego ślubu. Bo to każdy dom ma swoje tajemnice. Zgaś światło. Stary dureń, jeszcze rajfuzy. Telegram do pana.
Pan prezes Rady Ministrów prosi pana o przybycie jutro, to jest w piątek o godzinie 6 na posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w wiadomej sprawie. Tyrkowski. Nadzwyczajny. Czy to w sprawie zbożowej? Tak. A więc to już się robi? No, jak pan widzi. Boże drogi, ile to przy pańskich wpływach, kochany panie Nikodemie, można ludziom dobrego zrobić? No tak, jeśli tych wpływów używa się dla dobra ogółu. Jeśli się trafnie, potrzeby ogółu ocenia. A przepraszam, nie tylko dla ogółu. Czyż ludziom prywatnym nie należy pomagać? Na pewno w Komitecie Ekonomicznym bierze udział minister komunikacji, więc będzie pan miał możliwość przy sposobności pomówić z nim o podkładach kolejowych. Nie, wolałbym nie teraz. Nieskładnie będzie. No cóż, dobrze, ja żadnego nacisku nie wywieram. Tylko tak sobie mimochodem napomknąłem. Dostawy podkładu to jest interes, o którym warto pamiętać. Ja rozumiem. Rozumiem pańską ostrożność w sprawie podkładów. Proces. Pan nic nie mówi, ale ja wiem. Pan sądzi, że ten dawny proces może nam jeszcze przeszkadzać teraz? Pokażę panu dokumenty. Wystarczyć, aby jeszcze raz dowieść, że byłem w porządku. Najlepiej będzie, jeżeli pan sam się przekona i przeczyta je przed jazdą do Warszawy. Zaręczam panu, że wszystko było dęte. Kochanie, nie bądź długo w Warszawie. Ninuś będzie strasznie tęsknił. Tak mi tu źle bez ciebie. Cóż ja pocznę, tak bardzo przyzwyczaiłam się do tego, że mogę widzieć pana co dzień, rozmawiać z nim, patrzeć w jego oczy. Najwyżej dzień, dwa. Przed odjazdem najlepiej pomilczeć, jeśli podróż ma być udana, jeśli się chce wrócić w miejsce, które się opuściło. Najlepiej, jeśli kochanego pana Nikodema sprowadzimy na stację. Miłe wspomnienie prędzej go do nas z powrotem sprowadzi. Dulcineo, ufaj mi,
zasinęło, uchyl drzwi. Ty się mym szczęściem, ty się moją nadzieją. Sa, Dulcinea. Proszę państwa, pan prezes Nikodem Dyzma. Orkiestra. To największa wiktoria od czasów Holmu. Praca od premiera. Od Samosiery. Od Rakitny. Serwis masz. Cześć. Więc w imieniu personelu artystycznego zdrowie pana prezesa. Zdrowie. Nikus? A Karni? Karniaka. No i cóż, panowie. Może być przyjemnie bez wódki? Nie może. Mocne. Do. Czerwisto! To się nazywa chwytaj szycie za krzywe i walić mordę. Nikos, to ci się udało. Ten pomysł magazynowania zboża genialny, to załatwia wszystko. Nikuś na drugą różkę. Najlepszego, Nikuś. Nikuś. No śmiało, śmiało, śmiało. Na to, Nikuś. O, fajnie. Ważna przeszkoda. Będzie się płacić obligacjami. Jeżeli na budowę magazynów nie ma pieniędzy, to co panowie sądzą? Co to było? Co panowie sądzą o tym? Szanowny panie, czy zgodziłby się pan objąć kierownictwo państwowej polityki sportowej? Cholera. Do czego człowiek doszedł? Do czego człowiek doszedł? Prezes Banku Zbożowego. Prezes Dyzma. Dyzma. Prezesem. Prezes Dyzma zostaje. Dyzma jest. Kto to wszystko będzie robił? Kto to będzie robił? Panie Krzepicki nie posiada żadnej stałej posady? Nie. A miałby pan chęć? Och, naturalnie. Powiedz pan, ja będę potrzebował sekretarza. Proszę pana,
sekretarz prezesa, to nie może być byle kto. To musi być człowiek inteligentny, sprytny, proszę pana. No i w ogóle, rozumie pan. Bardzo przepraszam, panie prezesie, ale wydaje mi się, że ja nie bardzo nadawałbym się do urzędniczych funkcji. Stałe godziny pracy, codzienne ranne wstawanie. A kto panu powiedział o stałych godzinach? Proszę pana, czy pan sądzi, że prezes jest od tego, żeby siedział murem przez ileś tam godzin? Proszę pana, prezes jest od tego, żeby rządził. Proszę pana, od tych spraw to jest dyrektor. Zgoda? No, daj pan rękę. Bardzo dziękuję, panie prezesie, ale ośmielę się zapytać, jaką garę by pan przewidział dla mnie? A jak pan sobie to wyobraża? No, czy ja wiem? No, śmiało. A jak pan prezes uważa? Pan prezes pyta, jak uważa pan sekretarz. No, ja sądzę, że może jakieś 1000 złotych. Tak, 1200. Masz pan 1500. O! Panie, tylko jedna rzecz. Sztama. Rozumie pan? Wie pan, co to jest sztama? Nie. Sztama to znaczy tak. My gadamy ze sobą i nikt się o tym nie dowiaduje. Jasne? Tak, rozumiem, panie prezesie. No. Mówicie pan, umiejętność kierowania polega na umiejętności podejmowania szybkich decyzji. No. Cowboy. Wym. Cowboy. Pastuch konny. Kredyt. Wymiękra. Ma. Ma. Proszę. Dzień dobry, panie prezesie. Gabinet pana prezesa będzie gotowy jutro. Zabierzemy wszystko, co jest konieczne. Oczywiście pańską bibliotekę również. Na jutro też zarządziłem spotkanie pana prezesa z pracownikami banku. Po co? No, to czysta formalność. Wszyscy będą zachwyceni, gdy będą mogli uścisnąć dłoń pana prezesa. Żadnych przemówień. To zupełnie zbyteczne. Krótkie przemówienie wygłoszę ja. A potem dyrektor Wandruszewski zabierze głos w sprawach organizacyjnych. To mu imponuje. Będzie zaszczycony. Mieszkanie pana prezesa będzie gotowe za kilka dni. Sam się osobiście wszystkim zajmę, także zaraz po powitaniu pracowników będzie mógł pan prezes zająć się sprawą Koborowa. Pani Nina jest już pewnie bardzo stęskniona. A i pani hrabina Przełęska bardzo niepokoi się zdrowiem swojego kuzyna Żorża. Koborowo to poważna sprawa. A wie pan, że z tymi klepkami Żorża to... To jest tak, że z tym się nie da już nic zrobić. Troszeczkę wyżej. Wyżej. Tak. Bank. W Warszawie. A to przemówienie... To ja muszę... Tak. Na. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to we wszystkim zastępuje mnie dyrektor Wandruszewski.
i z nim proszę wszystko załatwiać. Jeżeli chodzi o mnie, to... To, co powie pan sekretarz Krzepicki, to tak, jakbym ja powiedział. I nie ma nic do gadania! No! Kochany panie Nikodemie, nareszcie, serdeczne gratulacje. Otrzymał pan moją depeszę? No i jakże, organizuje pan ten bank z rozmachem. Cała prasa pisze o panu z najwyższym uznaniem. Serdecznie wnętrzuję. No zresztą pan chyba wie, że zawsze życzę mu wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Ale niechże pan pozwoli. No, niechże pan siada, kochany panie Nikodemie, kochany panie prezesie. Proszę. Mam dla pana pewną propozycję, ale może pan chciałby wypocząć? Nie, dziękuję, nie zmęczyłem się. No, to Bogu dzięki. A zatem proszę mi łaskawie wysłuchać, tylko z góry proszę. Proszę nie udzielać mi natychmiastowej odpowiedzi, jeżeli ta odpowiedź ma być odmowna. Dobrze? A gdybym ja zgadł, jaką pan ma dla mnie propozycję? To chyba niemożliwe. A pan by chciał, żebym ja nadal pozostał u pana administratora? Panie Nikodemie, przecież prezes banku to nie jest urzędnik państwowy. Przecież to jest szef przedsiębiorstwa, za tym może dowolnie dysponować swoim czasem. Ja może i zgodzę się zostać u pana. Ale powiem panu, panie Kuniński, pan nigdy nikomu nie powie, że prezes banku zbożowego jest u pana administratorem. Oczywiście, przecież to w obopólnym interesie. Droga Nino, wyobraź sobie, pan Nikodem zdecydował się nie porzucać Koborowa i nas. Zgodził się pozostać tu nadal z nami. Tylko to jest tajemnica dla wszystkich. Będzie nad nami czuwał. Obiecał często tu zaglądać. Ja bardzo się cieszę. Ninoś. Kochany, cudowny, najsłodszy. Jesteś, nie masz pojęcia, nie mogłabym zasnąć, gdybym nie przyszła dziś jeszcze do ciebie, nie przytuliła się, nie powiedziała ci, jak jest mi dobrze i spokojnie, kiedy nareszcie jesteś przy mnie, kiedy wiem, że żadna inna nie kradnie mi ciebie. Powiedz, kochasz mnie? Kocham. Chodź. Chodź. No chodź. Zdradzałeś mnie? Nie. Na pewno? Na pewno. Nie, błagam cię, nie. Wszędzie, tylko nie tu. Na pewno mnie nie zdradzałeś. No na razie jeszcze nie. Powiedz, czy masz w Warszawie dawne kochanki? Nie. Niki, lubisz dzieci? Tak, bardzo lubię. O, to cudownie. Będziemy mieć dużo, dużo dzieci. Czy pamiętasz takie zdanie Balzaka? Kobieta musi należeć do tego, kto umie dotrzeć do niej i wyswobodzić ją z położenia, w którym usycha. Niki, oswobódź mnie, ja schnę. Słuchaj, Ninuś, czy twój mąż nie widział, że wychodziłeś z sypialni? Ja też. Pa.
A do cholery bez taką miłością. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube